Cześć, z tej strony Crymore Shrimps i witam Was po długiej przerwie w moich zbiornikach, w mojej hodowli. Pokażę Wam, co się zmieniło, a zmieniło się bardzo dużo i tych zmian jeszcze kilka będzie. Natomiast dzisiaj, korzystając z okazji Mikołajek, chciałem wszystkim tym dobrym i niedobrym życzyć wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Wasz Mikołaj dopisał. Mój dopisał paczką z Royal Shrimps Food i postanowiłem od razu wrzucić krewetkom jedzenie do spróbowania. Zobaczcie, no przyszła do mnie paka jedzenia ogromna. I powiem Wam, że no jeszcze z takich dodatkowych paczek otworzyłem i może pokażę Wam, jak wygląda to, te zbiorniki teraz u mnie. Tutaj jest zbiornik na Adzie Amazonii. Zaczyna się pojawiać coraz więcej maluchów. Do stada dołożony został samiec fishbone czerwony, który tam właśnie do jedzenia się dobiera. No i wszystko kręci się bardzo fajnie. Jest duża różnica od momentu, gdzie kręciłem film. Tutaj bardzo zaglonione szyby na podłożu Ista Soil i w każdym zbiorniku został wrzucony właśnie pokarm z Royal Shrimps Food. Bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję Danielowi Ciemniakowi. Krewetki mają się świetnie. Tutaj są krewetki Tangerine Tiger i zbiorniczek no żyje sobie. Mega zagloniony, jest ich tutaj mnóstwo. Przechodzimy do aur. To jest jedyny zbiornik, który można powiedzieć, że się średnio kręci. Liczę, że te aury w pewnym momencie wystartują. No, systematycznie podnoszę im też parametry. Dobra, przechodzimy do kolejnego zbiornika. Tutaj sobie dojrzewa zbiornik na Adzie Amazonii Light. I jeszcze 3 tygodnie i będą wpuszczane robaczki ze zbiornika niżej, który też będzie restartowany. I tutaj proszę Was, mój miks na już dojrzałym zbiorniku z Ady Amazonii Light. No widzicie, pokarm jest rozszarpywany. To też jest fajne. I co fajnie, ten liść katapangu, który de facto powinien rozkładać się dość długo, no zostaje zjadany przez bakterie bardzo szybko, a to spowodowane jest tym, że w filtrze podżwirowym znajduje się około 2 litrów ceramiki. No i też, też to daje po sobie znać. Tutaj mamy zbiornik do restartu na podłożu Envy. Też na pokarmie, krewetki sobie skubią. Tutaj jest mała populacja. No niestety powinno być więcej maluchów, niestety to podłoże no jest w chwili obecnej u mnie jakie jest. Przeżywalność była słaba. No też widzicie, że zmieniłem filtrację. Kompletnie wyeliminowałem ze swojej filtracji Corner Jetty 04, zamieniając je na filtry UJ 3, które moim zdaniem tą wodę filtrują lepiej. Widać na załączonym obrazku. Przechodzimy na zbiornik, który już jakiś czas funkcjonuje, Ada Amazonia 1, krewetki z Galactic Shrimps, piękne sztuki, pamiętacie, one były na takim zbiorniku na Benibachi, który mega zarósł nitkami, teraz tutaj na pokarmie Soja Food, no wszystkie sobie skubią i uciekają z tym pokarmem, jak to w przypadku Soja Food bywa. No i też widzicie, ceramika, filtr podżwirowy plus dołożony UJ 3, ceramika Isty plus ceramika Azo Bioglas. To tutaj jest wszystko. Tutaj sobie zbiornik kolejny dojrzewa na Adzie Amazonii. Też za około 3 tygodnie będą wpuszczane robaczki. Zobaczcie, tutaj zbiornik miksu. Tutaj trafiły miks holenderski i miks od Grzegorza na podłożu Benibachi. No, mimo tego, że jest bardzo dużo maluchów, no to widać po tej ścianie, tak? No petarda.
To i tak on idzie do restartu. Tutaj będzie włożona podżwirówka i zbiornik będzie startował na Adzie Amazonii Light, a te robaczki pójdą do zbiornika na górze. Przechodzimy do kolejnego zbiornika, który sobie dojrzewa. Ada Amazonia 1. Też za 3 tygodnie tutaj pojawią się robaczki. Tu się pojawią piękne mosury od Roberta z hodowli White Shrimp. Tutaj miks moich Tajwanów, które postanowiłem połączyć, też w chwili obecnej na pokarmie. I też ten zbiornik już troszkę funkcjonuje. Zaczyna się pojawiać bardzo dużo życia. Są też maluszki, więc liczę na to, że tutaj niedługo będzie dywan krewetkowy. I jeden z tych zbiorników, który zostaje i nie będzie restartowany, to zbiornik na podłożu BWS. I powiem Wam tak, po zmianie filtracji jest mega petarda. Małych są setki za Mikołajem. I ten zbiornik zostaje na filtracji 2 razy UJET 3 i oczywiście w tym samym podłożu. No, wygląda to naprawdę o wiele fajniej niż na poprzednim filmie. Jeszcze raz pokazuję rzut na wszystko. Cieszę się bardzo i pozdrawiam z tego miejsca Wojtka z Qualdropu za przesłane materiały dla naszych warsztatów krewetkowych oraz przede wszystkim Marcina Stadnika z Galactic Shrimps, który włożył kupę pracy w to, żeby przygotować jutrzejsze warsztaty dla chłopaków, przygotowując 15 szkieł, podłoża, ceramikę i wszystkie gadżety z tym związane. Każdy, kto krewetkami się zajmuje, wie, ile to kosztuje, wie, jaki to nakład finansowy musi być włożony. Zobaczcie, tutaj w tym moim miksie pojawiły się takie zielone krewetki. To pewnie po aurze. No i zobaczcie, no, pokarmy są bardzo fajne, bardzo ładnie pachną, wabią krewetki. No, siłą rzeczy tu ich będzie oczywiście więcej, ale no, jest bardzo duże poruszenie w zbiorniku. To taki mały update z moich zbiorników, moich szkieł. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Słyszymy się pewnie niebawem na kolejnym filmie. I zawsze do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.